Sponsorem programu jest PKN Orlen. Partnerem programu jest Budmat. Sponsor główny Wisły Płock. Producent pokryć dachowych, systemów rynnowych i ogrodzeń. Budmat. Tworzymy przyszłość dachu. Dawid, jak tam te pierwsze dni w Lupecie? W porządku. Ciężkie treningi, tak samo jak i w Polsku, więc przyzwyczajony. No i co, walczę, trenuję i staram się jak najlepiej pokazać. Masz już kolegów w szatni w Lupecie? No, już tam jednego chłopaka znałem, więc on mnie tam jakby zapoznał z resztą i też było mi łatwiej przez to. Więc już jak najbardziej z każdym się poznałem i wszystko jest okej. Teraz też do drużyny Termaliki już w Polsce dołączy Maciek Obrosiewicz, którego znasz z Wisły Płock. To myślę, że to także z korzyścią dla Ciebie. No tak, na pewno z Maćkiem się znamy, jeszcze się do Ciebie nie odzywaliśmy, ale pewnie w następnych dniach się odezwiemy. Więc od poniedziałku będzie z nami trenował, więc też na pewno fajna znajoma twarz. A nie jest Ci trochę smutno, że jednak opuściłeś nas na te pół roku? Na pewno jest smutno, jakby spędziłem tu 2 lata i wiele fajnych chwil tutaj, fajnych wspomnień po prostu tutaj miałem w Płocku, więc i z chłopakami, jakby z całym klubem, więc na pewno trochę tęsknię, no ale byłem po prostu już zmuszony do takiego kroku. Zmuszony dlatego, że chcesz się odbudować, chcesz znów grać po 90 minut, tak? Tak, właśnie. A na jakiej pozycji widzicie trener Latal? Bo widziałem, że tam chyba na ataku grałeś w tym pierwszym sparingu. Tak, w pierwszym sparingu na ataku, teraz na skrzydle, więc jeszcze tak naprawdę nie jest to do końca jasne, no ale to pewnie będzie zależało od sytuacji kadrowej zespołu, gdzie będę ustawiał. Rywalizacja młodzieżowców w Rubecie. Twoimi rywalami do miejsca w składzie m.in. Kasper Śpiewak i Ernest Terpiłowski, o ile dobrze kojarzę. Możesz coś o nich powiedzieć, bo to też taka pozycja jak twoja na boisku. No tak, Kasper to jest taka typowa dziewiątka i wydaje mi się, że z nim gdzieś tam będę głównie rywalizował. Na pewno fajny zawodnik, ciekawy, który ma swoje zalety, chociażby jest bardzo silny i potrafi gdzieś utrzymać piłkę, dobre wykończenie. Więc na pewno to też jest ciekawy rywal i ta rywalizacja może tylko nam pomóc, bo we dwójkę będziemy siebie napędzać do pokazywania się coraz lepiej. Wydaje mi się, że też ciężko Ci rozstać się z Wisłą Płock z tego względu, że tutaj na lotnisku w Antalii pojawiłeś się jeszcze z walizką klubową. Jak to wytłumaczysz? Po prostu jeszcze w Lubecie nie byli jakby gotowi na to, że już teraz może się to stać i nie zabrali dla mnie walizki, więc dogadałem się z Madzią, że po prostu tą walizkę przejmę i w poniedziałek ją zwrócę w Płocku. Rozmawiałem chwilę z Mateuszem Szwochem, twoim współlokatorem, że no, troszeczkę żałuję, że go opuściłeś tutaj w Turcji i zmieniłeś klub, ale życzę Ci powodzenia. Myślę, że chyba tym akcentem możemy zakończyć i Dawidowi życzymy powodzenia, żeby jak najlepiej spisywał się na wypożyczeniu w Rubę Termalice Niciecza. Sponsorem programu był PKN Orlen. Partnerem programu jest Budmat. Sponsor główny Wisły Płock. Producent pokryć dachowych, systemów rynnowych i ogrodzeń. Budmat. Tworzymy przyszłość dachu.